klocki Bricktrick, czyli polskie klocki z cegły, mocno przypadły mi do gustu. Jeden zestaw już z nich mam, jest to zestaw średniowieczny. Postanowiłem więc uzupełnić, i dokupiłem sobie taki zestaw jeszcze z wieżą, by tamten zestaw był kompletniejszy. Że klocki są bardzo dobre i naprawdę dostarczają wiele frajdy, już wiemy. Czas więc, by zacząć testować kolejne z ich propozycji, z ich zestawów i sprawdzać, jak one tutaj wyglądają. Zapraszam więc na recenzję. WTF! Co znajdziemy w samym opakowaniu? No tutaj się zaraz przekonamy. Nie spodziewam się jakiejś dużo większej rewolucji niż w pierwszym przypadku. Na pewno co jest pewne, to to, że klocki z zewnątrz prezentują się naprawdę pro, że tak powiem, wyglądają jak produkt premium, to absolutnie. Jakość tego opakowania, jego twardość, jakość nadruków jest tutaj rewelacyjna. W związku z tym, gdy widzimy coś takiego w sklepie, można powiedzieć naprawdę wow. No i mnie to nie dziwi, bo tak zresztą jest też w środku. Tutaj trzeba troszkę naklepotać, żeby się otwarło, bo o, to mamy inne opakowanie troszkę niż to, które miałem wcześniej. O, tu jest zupełnie faktycznie inaczej niż to, co spotkałem wcześniej. Nie mówię, że gorzej, ale spójrzcie. Mamy coś takiego. Wcześniej tu faktycznie było pusto pod spodem, co tutaj, teraz tam jest szary karton. Natomiast co tu dostajemy? Dostajemy tradycyjnie instrukcję złożenia. Dostajemy, o, w ten sposób zrobioną instrukcję złożenia. Dostajemy również papierek, który też jest tutaj w pół tak zgięty, jednak się nie przejmujcie, już poprzedni zestaw pokazał, że naklejając to na ten karton nic się tutaj złego nie dzieje, wręcz przeciwnie, on jest na tyle naklejony, że się nie dzieje. Troszkę postaci do wycięcia i do uzupełnienia tego zestawu. Mamy jeden woreczek z podstaweczkami, woreczek z trawą, nie taką trawą jak myślicie, to jest sztuczna trawa na uzupełnienie zestawu. Klej w takiej małej tubce, jeszcze trochę więcej trawy z kamyczkami, jakby komuś było mało trawy. No i cegiełki plus troszkę takich takóweczek dostajemy tutaj. Jeden worek takich z cegłami oraz duży, dużo większy. Łącznie w tym zestawie mamy cztery takie małe, łącznie w tym zestawie mamy ponad 115 cegieł. Przyznam się szczerze, nie wygląda mi to na 115 cegieł, ale absolutnie wierzę, że tak jest i że się uda, moi drodzy. Dobra, zbudujmy sobie, może zbudujmy. Sąsiedni powinno mówić, sklejmy ten zestaw i oceńmy. Gotowy! Takie jeszcze tylko pytanie do producenta, bo nie mogłem się oprzeć i tego nie sprawdzić. Czemu zginacie tutaj ten papier, skoro on się perfekcyjnie mieści do opakowania i nie trzeba by go było zginać? Nie rozumiem do końca w takim razie. No ale dobra, nie przyszliśmy tu, by oceniać, prawda, tylko ten papier. Nie zapominajmy też, że instrukcja to nie jest tylko i wyłącznie sama instrukcja. Tu na wstępie mamy kilka ogólnych informacji, właściwie nawet z informacją, dlaczego cegły. Co warto wiedzieć, budowanie krok po kroku i dopiero gdzieś tak w połowie zaczyna nam się na siódmej stronie właściwa instrukcja, która jest zaznaczona w taki sposób, jak widzicie, dość wyraźny. Mamy dokładnie narysowane tylko klocki, które w tym momencie dokładamy. 5 stron, nawet mniej, wystarczy, by tutaj zrobić, pokazać, jak zbudować konstrukcję. No i na końcu mam już właściwie prezentacyjnych zestawów, ale że je też u siebie pokazywałem, no to tutaj drugi raz tego dublować nie będę. Dobra, zrecenzujmy to w końcu. I gotowy produkt prezentuje się w taki oto sposób. I muszę tutaj jedną rzecz bardzo ważną zaznaczyć. O ile przy pierwszym zestawie, który tutaj się pojawił, jeżeli dobrze kojarzycie tamtą recenzję, mam nadzieję, że tak, jeżeli nie, to mam nadzieję, że odwiedziliście już narożnik, by ją sobie przypomnieć, tudzież obejrzeć. Wspominałem, że tam specjalnie tamte klocki dałem mojej dziewczynie, by jednak dać tą zabawkę komuś, kto kompletnie nie ma styczności z klockami. Później zrobiłem wywiad, dowiedziałem się co i jak i tak dalej. Dodatkowo następnie bawiłem się tymi klockami z moją sześnicą. Również kilka rzeczy się dowiedziałem. Dziś natomiast pierwszy raz budowałem te klocki samodzielnie. I muszę przyznać, że o ile miałem wyrobione jakąś opinię, tak po tym jak zbudowałem je dziś sam, ta opinia tylko i wyłącznie się polepszyła. Jeszcze lepiej niż myślałem. Moim jakby dużym zarzutem dla tych klocków było to, że moim zdaniem po prostu to nie jest, wiecie, tak
ciekawe, jak budowanie ze zwykłych, tradycyjnych, szczepialnych klocków. Otóż nic bardziej mylnego. Już moja krześnica dała mi mocno do myślenia, gdy ona się przy tym świetnie bawiła, że to jest fajna zabawka. A dziś zbudowałem to ja i tylko potwierdzam, naprawdę, budowałem tą konstrukcję około 40-45 minut, co uważam, jak na pierwszy raz było dobrym czasem, kolejny raz będzie tylko i wyłącznie szybszy i absolutnie ten czas upłynął mi już w mgnieniu oka, absolutnie nawet nie zauważyłem, kiedy on minął. Naprawdę buduje się tym fajnie. Co oczywiście nie znaczy, że możemy się tutaj spodziewać pewnego substytutu dla klocków tradycyjnych, plastikowych. Zacznijmy może od tego, co widzicie tutaj, pewnie wam się rzuca w oczy, czyli tych wszystkich elementów. Minimalna wadka, ponieważ po pierwsze, mamy tu tylko i wyłącznie 5 podstawek, jak widzicie, a postaciek jest znacznie więcej. Oczywiście, że mam jakiś inny zestaw, możemy sobie to złączyć, ale dla mnie można po prostu zrobić inną rzecz, mianowicie po prostu je stąd wywalić, bo one dla mnie po prostu tutaj, wybaczcie, ale nie pasują. Co nie znaczy, że nie są dobre. Bo faktycznie figurki tutaj dodane są mocno różnorodne. Jak widzimy, mamy tutaj smoka, mamy tutaj rycerza i konia, którego minę po prostu podziwiam. Więc jest rycerz na, może nie białym, ale jednak na koniu. Mało tego, gdyby było rycerza mało, no to jest jeszcze mag tutaj tak narysowany. Oprócz maga jest jeszcze drugi rycerz, gdyby tamten nie dawał rady. Jest coś takiego, co wygląda trochę jak derka na konia. Jest jeszcze kat. Co? Kat? No trochę nie ma co, moi drodzy. Kat. Czy to kat na smoka? Nie wiem. Czy na niedołężnego rycerza? Nie wiem. Natomiast wiem, że na pewno trzeba tutaj docenić firmę Trevl, ponieważ no wiecie, to jest kat jednak. Zazwyczaj klocki są takie grzeczne i w ogóle, a tu kat. Gdyby księżniczka w wersji blond nie spodobała się naszemu księciu, no to jest jeszcze druga księżniczka w wersji czarnej. Pełny wybór. Mamy również tutaj, prawda, taki oto, taką oto katapultę, skarb już widzieliście, no i mamy coś, co kompletnie nie mam pojęcia, czym jest, ale nie wiem, czy to się źle nadrukowało, czy co, bo nie mam dla tego pojęcia, co by to miało być. Pomóżcie, jeżeli macie jakiś pomysł. I dla mnie, tak jak mówię, te figurki po prostu tutaj średnio się sprawdzają, ponieważ cały produkt tworzy jakby dla mnie taką wizję trochę produktu premium, fajnego, po czym uzupełniamy go taką oto tekturową, nawet nie wiem jak to nazwać, figurką, no po prostu tekturową figurką, która się tu kompletnie nie pasuje i nie wygląda tak fajnie, jak wygląda cała reszta. Fajnie, zdecydowanie bardziej już bym wolał, żeby firma tutaj poszła w plastikowe, nawet nieruchome, ale plastikowe figurki, dużo bardziej wyskalowane, ponieważ no właśnie, chociażby też się przyjrzyjcie, taki kat nigdzie nam tu nie wejdzie do środka, nic nam tu tutaj jakby nie będzie z tym grało, no chyba, że księżniczka na dachu, no to jedyne, co nam może grać. Ale dobra, dość o figurkach, może przejdźmy do dalszych konkretów. Jak już mówiłem, przy pierwszym budowaniu tutaj oczywiście nie mamy do czynienia z klockami perfekcyjnymi, tutaj na to nie ma szans, chociażby ze względu na to, że cegły są, wiecie, wypalane w taki sposób, że żadna cegła nie może być 100% taka sama jak jakakolwiek inna. I oczywiście takie rzeczy widać, widać tutaj dokładnie prześwity między tymi cegłami, oczywiście teraz macie blisko ten kadr, więc z daleka tego tak nie widać. Nie myślcie, że to jest tak źle wyglądające, bo właśnie nie. To mnie trochę zdziwiło, na przykład spójrzcie, tutaj ten klocek, który ledwie tu nam się trzyma. I tak, to nie jest tak, że zrobiłem jakiś błąd, czy co dwa razy patrzyłem instrukcję. Tutaj to tak miało to wyglądać i tak jest zrobione. Chciałoby się, by na przykład ta jedna cegiełka była ciut dłuższa, czyli jednak tutaj trochę cegieł mogłoby być jeszcze innych, trochę dłuższych, trochę różnorodności, by to jednak wyglądało ciut lepiej. W przeciwieństwie też do mojej dziewczyny, która nie zrobiła tego budowania na zakładkę, bo jakoś tego nie dostrzegła, a ja po jednym z waszych komentarzy to dostrzegłem i zacząłem tak budować. Tutaj faktycznie ja też dużo więcej kleju użyłem i moja konstrukcja jest dużo solidniejsza. Tutaj absolutnie nie boję się w to walić, naprawdę walę teraz mocno, widzicie jak ta wieża cała aż chodzi. Patrzcie, ją prawie przewracam, a to się nie przewróci. Przy czym jednocześnie zużyłem jakąś 1/4 tubkę kleju, jeżeli się nie mylę, więc całkiem zacnie, jeżeli możemy 4 razy to właściwie zbudować, 4 razy zburzyć. Użyłem również tutaj mocniejszych nożyczek, ostrzejszych nożyczek, przez co tutaj te deseczki dużo ładniej są dokrojone, przy czym, no tu według producenta powinni mieścić się 4, mi się zmieściły 3, ale to już oczywiście zależy od tego, jak tutaj zbudujemy, szczególnie jeżeli chodzi tu od dołu tą konstrukcję, ile nam się tam zmieści. Szkoda, że mówię, z tego wnętrza za bardzo nie możemy korzystać, pomimo tego, że zostały, spójrzcie tutaj, dane po bokach również okna, bo chciałoby się, by to miało jednak więcej opcji bawialnych, by ta konstrukcja jednak tych więcej opcji takiej zabawowych tutaj posiadała. O, obrócę wam jeszcze wieżę w pełni, jak widzicie, jest to naprawdę mocno zbudowane, tak samo przez tą bramę, no tutaj figurkami za bardzo nie przejdziemy, no tej dużej to już w ogóle nie wspominam, ale to mała tak samo się nie mieści, oczywiście ładnie to wygląda w miarę w ten sposób, ale już figurkami nie gra, dlatego ja bym jeszcze raz chciał, żeby tutaj te figurki były po prostu lepiej
zrobione. Mamy tutaj również taki element podłoża, on mi akurat tutaj się akurat rozpadł, natomiast faktycznie on, widzicie, tu jest tak sklejony, że to się też bez problemu trzyma, a spójrzcie, jak cienki jest ten element. Naprawdę cieniutki i naprawdę się to trzyma. Nawet teraz, wiecie, upuściłem tak w miarę i się to wszystko trzyma. Więc jeżeli użyjemy odpowiedniej ilości kleju, nie ma szans, że tutaj nam się coś rozpadnie. Także naprawdę na duży plus. I ten zestaw wziąłem sobie jako uzupełnienie do swojego pierwszego zestawu zamkowego, którego wam nie pokażę, ponieważ po zdjęciu jednym na Instagrama, no, jest trochę rozwalony. Dodatkowo tutaj też nie sypłem tą trawką ani niczym, ponieważ trawki będę używał na zdjęcie do Instagrama, tak jak i często tych cegieł, bo nawet dzisiaj rzuciłem jedno zdjęcie na Instagrama, które po prostu wypadło bardzo fajnie, zresztą zapraszam was na mojego Instagrama klockowego, w opisie macie link. No i moi drodzy, cóż, ja osobiście z tymi klockami spotkałem się pierwszy raz dziś, chociaż nie raz już z nimi obcowałem, bo nie jest to z nimi pierwszy film na moim kanale. Jednakże, o ile miałem różne opinie o tych klockach, raczej pozytywne, ale jednak z małą domieszką takiego sceptyzmu, tak dzisiaj wiele z tego odeszło, bo naprawdę buduje się z tego mega przyjemnie, naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że aż tak fajnie się z tego buduje. Mam troszkę też wrażenie, że instrukcja to jest, tak wiecie, bardziej żeby nas nauczyć budować, niż żeby się jej trzymać. Bo szczerze, ja czuję, że w tym największa frajda będzie naprawdę, gdy będziemy tych cegieł mieli dużo i będziemy sobie mogli budować samodzielnie. Osobiście mówię, wywaliłbym też te figurki i trochę tego drewna też tak nie do końca, albo drewno bym ulepszył, zrobiłbym takie miarki tego drewna, żeby łatwiej się było ucinanie, czy w ogóle żeby drewno już było gotowe. Jednak te elementy drewniane tutaj troszkę mi nie pasują, tak jak i te kartonowe. W sensie mogłyby być po prostu lepsze, nie to żebym ich całkowicie chciał się pozbyć, mogłyby być po prostu lepsze, jednakże cała cegła super. To, że tutaj mamy, mówię, pewne niedoskonałości, to jest wpisane w ten klocek, tak samo jak to, że on lekko w jakiś sposób brudzi, musimy na to brać poprawkę, budując, żeby nie robić tego na białym dywanie, ale poza tym jest naprawdę dobrze. I oczywiście to nie jest moje ostatnie spojrzenie na Bricktrick, bo te klocki są po prostu na tyle fajne, że kto wie, czy nie zostaną produktem roku 2021 na tym kanale. Kto wie. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Aby ich nie przegapić, zostawcie subskrypcję. Bye!